Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy dziesiątka różańca wystarczy? Czy to nie za mało? Czy nie należałoby jakoś nie tłumaczyć swojego lenistwa i od razu więcej odmówić? Oprócz tego chcę Wam trzy korzyści z odmawiania różańca opisać. Zapraszam Cię do filmu od serca. Obawiam się, że jeżeli podejdziemy do tematu różańca zbyt perfekcjonistycznie, chcąc pewnego ideału, to bardzo dużo stracimy. Jeżeli będziemy wymagać od różańca, żeby on nie był gdzieś w przelocie odmówiony, albo w pełnym skupieniu, albo powiemy sobie, nie, pierwsze 5 minut to ja potrzebuję w ogóle na to, żeby się skupić i te pierwsze 5 minut, jeżeli po 5 minutach skończę różaniec, to on taki byle jaki będzie. Jeżeli podejdziemy w ten sposób do różańca, to obawiam się, mając zbyt wysokie wymagania wobec niego, że bardzo dużo łask możemy utracić, że nie będziemy wypełniać swojej codzienności modlitwą i obecnością Maryi. Gdy zbyt mocno zaakcentujemy to, co robił Jezus, on czasami potrafił poświęcić całą noc na modlitwę, gdy to za mocno zaakcentujemy i nie będziemy takich pustych przebiegów naszych, stojąc gdzieś w kolejce, jadąc gdzieś samochodem, czekając na coś. Jeżeli tych miejsc nie wypełnimy modlitwą, choćby dziesiątką różańca, to wejdzie nam zaraz przeglądanie telefonu w tym właśnie czasie. To może jakieś pokusy, czarne myśli zaczną napływać do głowy. A chcę Was przekonać, że bardzo dużo korzyści wynika również z tego, że czasami właśnie tylko jedną dziesiątkę różańca odmówimy. Dla kogoś to może być zbawienne. Zwłaszcza dla kogoś, kto się dawno nie modlił. Ta dziesiątka różańca może być zbawienna. Może nie przychodzisz na nasze różańce na żywo o 20:30. Nie dajesz się nieść całej tej sile osób, która wtedy uczestniczy, ponieważ sobie myślisz, no nie mam czasu te pół godziny, 40 minut na różaniec, więc w ogóle nie wejdę. A może jednak ten film Cię zainspiruje do tego, żeby chociaż na jedną dziesiątkę przyjść wieczorem, żeby sobie zarezerwować. 20:40 przychodzi, a wejdę chociaż na moment na te transmisje na żywo. Skończę i zaraz wracam do tego, żeby tam dzieci położyć spać, żeby jeszcze coś wyprasować, żeby coś jeszcze ogarnąć na jutro. Może jednak ta dziesiątka różańca to dobry pomysł i już te korzyści, które za chwilę wypowiem, będą Twoim udziałem. Oczywiście, odczytuj natchnienia Ducha Świętego. Jeżeli On Cię powołuje i daje Ci siły do tego, żeby odmówić dwie dziesiątki różańca albo całą część, to dlaczego nie być posłusznym tym natchnieniom? Ale dobrze, zacznijmy, zwłaszcza u początkujących, od tej dziesiątki różańca. Jakie korzyści już mogą być Twoim udziałem przez tę krótką modlitwę, krótkie wejście w siebie, roztrząśnięcie tej lub innej tajemnicy różańcowej? No bo pamiętajmy, nie tylko skupiamy się na samych słowach Zdrowaś Maryjo, ale one lecą jakby w tle. A w naszej świadomości i wyobraźni powinno być przemyślenie, jakie ma dla mnie znaczenie na przykład to, że Chrystus urodził się w Betlejem, a dzisiaj na przykład mi czegoś brakuje. Tam był pewien brak, którego doświadczała Maria i Józef i teraz aktualnie mi czegoś brakuje i co Ty, Panie Jezu, na to? I myślę, a w tle odmawiam Zdrowaś Maryjo, myśląc nad tym właśnie tematem. Jakie trzy korzyści dla Ciebie, że nie będziesz wymagał zbytniego perfekcjonizmu od różańca, a po prostu zaczniesz. Chociaż dziesiątką modlić się. Pierwszy, który chcę wymienić, bardzo wymierny, to ochrona Twojej całej rodziny. Ochrona przed złem, przed pokusami, przed działaniem złego ducha, przed złymi słowami. Różaniec potężnie może właśnie działać w ten sposób. Druga korzyść, bardzo realna, którą możesz nie od razu, ale wkrótce doświadczyć, to pokój i radość serca płynąca z modlitwy. Podkreślam, jeżeli oczekujesz szybkich efektów, jesteś niecierpliwy, że tu jestem rozdrażniony, jak odmówię dziesiątkę różańca, to zaraz mi to powinno rozdrażnienie minąć i zaraz będę miał pokój i radość serca, no to nie w ten sposób. Czasami może tak być. Rzeczywiście Maryja może tak zadziałać. Wypróbuj,
a zobaczysz. Ale zazwyczaj to działa w ten sposób, że gdy wchodzimy w rzeczywistość modlitwy, doświadczamy na początku zgrzytu, walki, czasami wyrzutów sumienia, a później, gdy rzeczywiście w szczerości serca chwycimy się dłoni Maryi, ona prędzej lub później da nam odczuwalny, wymierny pokój i radość serca. Będzie to zresztą pewien termometr tego, czy głęboko wszedłem w modlitwę, czy cały czas ślizgam się w powierzchni i chodzi mi tylko o to, żeby moje zachcianki spełniać. Trzecia korzyść z modlitwy, którą chcę Tobie przekazać, a która nie jest jakąś pustą obietnicą, tylko doświadczają ją ci, którzy szczerze się modlą. To budowanie relacji z Bogiem. Podczas różańca odkrywam, no nie ja jestem tutaj najważniejszy, to o Ciebie, Panie Boże, chodzi. O Twoją radość, o Twoją chwałę. I poprzez modlitwę chcę się zmotywować do tego, żeby się umniejszać, ażebyś Ty był coraz większy, coraz bardziej znany, coraz bardziej kochany. Coraz mniej jestem skupiony na sobie, coraz mniej we mnie postawy takiej, że jestem zgięty w pół, bo dostałem splot od demona i jedyne, co widzę, to tylko siebie i swoje problemy, ale potrafię się wyprostować i popatrzeć na Boga z podniesioną głową, z nadzieją. I nawet jeżeli teraz właśnie jesteś zbity przez grzech, masz wyrzuty sumienia, co ty narobiłeś, jak wiele straciłeś przez swoje błędy, to właśnie niech ten film cię zmotywuje do tego, żeby zacząć modlić się na różańcu i doświadczyć, co to znaczy budować relacje z Bogiem dzięki prostej modlitwie Zdrowaś Maryjo. Te korzyści i ta zachęta, choćby do dziesiątki różańca, niech cię podprowadzi pod październik. Rozpoczynamy akcję w październiku, nazwaną bardzo prosto. Chodź na różaniec. Może kogoś zawołasz, albo sam usłyszysz to wołanie. Chodź na różaniec w październiku. Niech ten miesiąc zmotywuje cię do tego, żeby przezwyciężyć pewną rutynę codzienną, bo może właśnie twój wieczór był wypełniony albo pracą, albo gdzieś jeszcze obowiązki rodzinne, albo jakaś praca sezonowa, albo coś innego powodowało, że wieczór nie był poświęcony różańcowi i modlitwie, ale czemuś innemu. I ten październik, i ta akcja, chodź na różaniec, zmotywuje cię do tego, żeby choć na chwilę wejść na naszą transmisję na żywo o 20:30, albo wykroić sobie czas na modlitwę indywidualną, albo nabożeństwo październikowe w twojej parafii. Pomyśl, czy ten film od serca, na który trafiłeś, nie jest konkretnym wołaniem Pana Boga do ciebie. Chodź na różaniec. I to nie ksiądz Teodor cię woła, tylko sama Maryja, Pan Bóg. Chodź na różaniec. I czy czasami w tych swoich problemach nie zabrnąłeś w takie miejsce, w którym musisz odkryć, no nie mogę tak dalej działać, no nie mogę tak dalej opierać się na swoich planach. Chcę usłyszeć Boże plany, chcę wejść w ciszę, chcę wejść w skupienie i posłuchać, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. A jak to konkretnie zrobić? Chodź na różaniec, a sam się przekonasz, z doświadczenia. Na trud zmiany nawyków, na trud wejścia w ciszę modlitwy. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A może jednak to, co się Tobie wyświetli, albo ten przycisk, zmotywuje Cię, pomoże Ci do tego, żeby częściej przychodzić na różaniec. Chodź na różaniec. Maryja woła.